A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Nie mamy już taki. Miłość jest jak cień człowieka. Uciekasz, to cię goni. A jak ją gonisz, ucieka jak dzień. Jak dzień. Będę miała w życiu życia za wiele bez trosk, co nie znają umiaru, bo już mi godzin ich nie wyliczą wskazówki rozpędzonych zegarów. Przeżyte chwile za naiwność tanią, gdy nam się zdaje, że kogoś znamy, widzisz, niestety najbardziej nas ranią ci, których najmocniej kochamy. Miłość, miłość jest jak cień człowieka. Gonisz ją, to ucieka, a jak ją gonisz, to ucieka jak dzień, jak każdy dzień. Ona nigdy nie ma przegranych, nigdy nie ma wygranych. Całą rozmowę o wojnie to był tylko pretekst do tego, żeby rozmawiać o wszystkim, bo wojna i człowiek ze sobą współgra, bo to jest jakby naturalne środowisko, bo ludzie walczą o wszystko i dla mnie wyjście wojna jest jak, polegało na tym, odnaleźć wojnę w codziennym życiu. Walka o byt, walka o istnienie, walka o chleb. Taką normalną, codzienną, że musisz iść do pracy, musisz wstać rano i to jest walka z samym sobą, żeby wstać, żeby zarobić. Dostałem teksty Grabarza. Samochodem jechała policja, ponieważ rozszerzyły się miejsce do wynikania. Piotr Rogucki, czyli współczesnych ostatnich pisarzy rocka, którzy mogą coś więcej, mają tą możliwość, że w różnej formie mogą to gdzieś pokazać w szerszej publiczności. Nie grałem ich, ale wyrecytowałem tekst z jakimś tłem muzycznym, który sobie tam zrobiłem na delayu.